Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu widotesty.pl. Ja jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na recenzję kolejnego urządzenia sieciowego na łamach naszego portalu. Tym razem będzie to produkt D-Link, a będzie to bardzo nowoczesny router, dokładnie model, zaraz Wam gdzieś tu znajdę, to jest DIR 868. Dokładnie, tutaj macie 868L. Urządzenie dwuzakresowe, 2,4 GHz, 5 GHz. I ze wsparciem dla najnowszego standardu 802.11ac, ale oczywiście również ze wsparciem dla tych standardów wcześniejszych, czyli BGN również. To urządzenie oferuje nam teoretycznie maksymalne prędkości na poziomie ponad 1700 megabitów na sekundę, czyli no, na chwilę obecną niemalże niewyobrażalne. Natomiast dzięki temu produkt ten jest jak najbardziej przyszłościowy. Przyjrzymy się bliżej samej konstrukcji urządzenia, a potem przejdźmy do testów praktycznych, które obejmą nie tylko sprawdzenie tego, co mamy w panelu sterowania, ale również tego, co oferuje nam D-Link dodatkowo. Router D-Link do najmniejszych urządzeń nie należy. Dodatkowo jego kształt, taka tuba, wymaga troszeczkę innej aranżacji, niż jeżeli mieliśmy przygotowane miejsce dla takiego typowego płaskiego routera. Co do wykonania, no to tutaj oczywiście jak widzicie całe urządzenie wykonane jest z błyszczącego plastiku. Tu jeszcze są tylko i wyłącznie naklejki. I niestety, ale oczywiście dosyć szybko się brudzi. Brud jest bardzo widoczny. No i mniejsze rysy też dosyć szybko są widoczne. Na froncie urządzenia mamy dwie diody, to nie są przyciski, to są diody. Jedna sygnalizuje nas o pracy urządzenia, a druga, ta poniżej, widzicie, tutaj macie powiedzmy symbol Ziemi, tak, naszej planety, informuje nas o tym, iż mamy dostęp do internetu. Pozostałe porty zlokalizowane są oczywiście z tyłu. I tak, o ile do góry i tutaj z tyłu mamy przede wszystkim też otwory wentylacyjne, tak poniżej mamy port USB niebieski, dokładnie, nie mylicie się, w standardzie 3.0. Tutaj oczywiście możemy podpiąć pendrive'a, dysk, drukarkę, tak aby zwiększyć funkcjonalność urządzenia. Poniżej mały, ukryty, także tutaj nie jest wystający, przycisk WPS, nazywany również czasami QSS. Ten pozwoli nam na połączenie się z siecią Wi-Fi bez konieczności ręcznego wpisywania haseł. Poniżej cztery gigabitowe porty sieciowe oraz wejście internetowe. Niżej switch to przełącznik oczywiście power, umożliwiający włączenie, wyłączenie routera, odcięcie całkowitego dopływu prądu i oczywiście wejście do zasilacza sieciowego. Zasilacz jest zewnętrzny. Na dole mamy ukryty dodatkowo przycisk reset. Na naklejce predefiniowane ustawienia przez producenta, zarówno dla sieci 2.4, jak i dla sieci 5 GHz. No i oczywiście otwory wentylacyjne. Mamy również możliwość powieszenia tego routera, natomiast no, wisiałby on tak, dosyć dziwnie, no chyba żebyśmy chcieli tego używać jako na przykład jakiegoś wieszaka. Na bokach, tutaj za tą naklejką macie logo producenta D-Link. Przy normalnej konfiguracji powiedziałbym mało widoczne. Przyjrzyjmy się teraz panelowi sterowania. Panel konfiguracyjny testowanego dzisiaj routera DIR 868L. Można powiedzieć, że praktycznie nie ma opcji dla użytkowników takich całkowicie zielonych, prostego konfiguratora. Aczkolwiek przy pierwszym uruchomieniu mamy prosty panel konfiguracyjny, który pozwoli nam na zarówno dodanie od razu konta My D-Link, jak i również na sprawdzenie, czy mamy połączenie z siecią i proste połączenie do internetu. Niestety, jeżeli chcemy zmienić sobie na przykład hasło sieci Wi-Fi, tutaj już musimy troszeczkę poszukać, ponieważ te opcje zostały pogrupowane w sposób dosyć logiczny, ale dla użytkowników bardziej zaawansowanych. To, co się na pewno chwali, to również fakt, że mamy tutaj możliwość, moi drodzy, bardzo dobrego zarządzania firewallem. Możliwości konfiguracji, a także zabezpieczenia naszego internetu już na początkowym etapie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także każdy tutaj, który chce sobie zabezpieczyć dodatkowo sprzętowo swoją sieć, będzie, myślę, tutaj
usatysfakcjonowany. W opcji status mamy oczywiście informacje podstawowe związane z dostępem do internetu, a także z tym, jakie urządzenia aktualnie się łączą. Jeżeli mamy podłączony akurat jakiś pendrive, ja w tym momencie mam już wszystko odłączone, w opcji storage możemy również podejrzeć, jakiej pojemności jest to urządzenie, a także jak widziane jest w sieci. Panel niestety, mimo iż tutaj mamy wybór języka polskiego na samym początku instalacji, praktycznie w ogóle nie jest spolszczony. No i niestety, ale tutaj też osoby nie znające języka angielskiego będą miały również pod górkę. Teraz przechodzimy sobie do testów bardziej praktycznych, a zaczniemy, myślę, że od dosyć ciekawego testu, a mianowicie, moi drodzy, jak Wam wspominałem, port USB umożliwia podłączenie zarówno pendrive'a, dysku twardego i to takiego 2,5-calowego, który nie wymaga dodatkowego zasilania, jak i konstrukcji większych, który dodatkowo wymaga tutaj zasilacza sieciowego, drukarki i proste korzystanie oraz współdzielenie plików. Jest to router, który posiada ten port USB w standardzie 3.0, ale czy faktycznie przekłada się to na wzrost wydajności? Ten test będzie właśnie pierwszym, który sobie wykonamy. Nasz router jest tak skonfigurowany, że USB 3.0 jest dostępne. Mamy również dostęp do funkcji 3.0 na naszym dysku. O tym informuje nas zarówno ta niebieska lampka, jak i tutaj informacja na samym, czy właściwie na samej kieszeni do dysku. Teraz przeprowadzimy sobie prosty test kopiowania danych. Dysk i jego przestrzeń jest dostępna i widoczna jako osobny komputer, do którego mamy pełny dostęp. Ja mam przygotowaną paczkę z materiałami niecałe 3 GB i będziemy ją sobie kopiowali. Sprawdzimy, jakie prędkości tutaj będzie nam pokazywał system podczas kopiowania właśnie tej spakowanej paczki. Tam przeważnie są zdjęcia, tak więc pliki, powiedzmy, dosyć często kopiowane i współdzielone w sieci. Jak widzimy, czas przewidywany do ukończenia operacji to około 9 minut, natomiast prędkość kopiowania danych na dysk to około 4,7 MB na sekundę. Pamiętajcie, dysk podłączony, ustawiony w standard 3.0. Teraz podłączyłem już pendrive'a. Pendrive w standardzie normalnie 2.0, dysk odłączony i bierzemy się za kopiowanie danych, tej samej porcji danych, dokładnie ta sama paczka, ale tym razem będzie całość działała w standardzie 2.0 i zobaczmy, jakie tutaj będą prędkości. Podejrzyjmy sobie. Poczekamy jeszcze na obliczenie czasu. No jak widzimy, obliczenie czasu do ukończenia operacji to jest około 11 minut, czyli teoretycznie zyskujemy 2 minuty i prędkości kopiowania danych faktycznie są ciut niższe. Natomiast myślę, że nie na takim poziomie, jakim można było się spodziewać po USB 3.0. No, tutaj mamy 4,2 MB na sekundę. Tak chyba tej wartości teraz troszeczkę przekroczyło te wartości. Natomiast do 4,6-4,7 troszeczkę brakuje. Są to różnice niewielkie i powiem Wam, że spodziewałbym się czegoś więcej właśnie po podłączonym dysku w standardzie 3.0. Czas na kolejne testy. Kolejnym dużym atutem właśnie testowanego routera DIR 868L od D-Link jest również możliwość dostępu dzięki aplikacjom mobilnym dostępnym również na Windows Phone My D-Link. O, teraz nie odbija, tak żebyście widzieli samą aplikację. Po utworzeniu konta, które trwa dosłownie kilka ruchów, mamy dostęp do naszego urządzenia. To widoczne na liście po zalogowaniu pozwala nam na sprawdzenie, jakie urządzenia aktualnie są podłączone. W tej chwili są to dwa, oraz sprawdzenie podstawowych ustawień. To oczywiście jest nie wszystko, co nam oferuje ta aplikacja. Natomiast ja na przykład nie mam tutaj chociażby podłączonej żadnej kamerki, która by pozwoliła odczytać obraz online właśnie na urządzeniu mobilnym. Jeżeli chodzi o usługę, to My D-Link wspiera zarówno system Windows Phone, z tego co mi wiadomo od stosunkowo niedawna, również Android i oczywiście iOS.
No i czas na podsumowanie naszego krótkiego testu routera D-Link dwuzakresowego DIR868L. Moi drodzy, jeżeli chodzi o wykonanie tego urządzenia i jego wygląd, do wykonania nie mam większych uwag, poza tym, że znowu to jest niestety błyszczący plastik, który jest mało użyteczny, a ładnie wygląda na sklepowych półkach, natomiast całość spasowania jest bardzo dobra. Co do wyglądu, o ile to jest oczywiście kwestia gustu, tak moim zdaniem taka tuba to jest trochę mało użyteczna. Sam design nowoczesny może się oczywiście podobać, natomiast musimy pamiętać o tym, rezerwując miejsce dla tego urządzenia. Co do jego funkcjonalności, tutaj w zasadzie nie ma absolutnie żadnych uwag, bo dla osoby trochę bardziej ogarniętej konfiguracja nie będzie sprawiała większych problemów, natomiast osoby, które nie mają zielonego pojęcia o sieci, mogą niestety te problemy mieć. Brak panelu dla osób mało zaawansowanych, brak pełnego spolszczenia to minusy tego urządzenia. Jakie plusy? Przede wszystkim jest to konstrukcja przyszłościowa, która wspiera tutaj standard 802.11ac. Dodatkowo mamy tutaj również konstrukcję dwuzakresową 2,4 i 5 GHz. To też jest duży plus. Mamy również port USB już w standardzie 3.0, który umożliwi nam podpięcie pendrive'a, dysku twardego, a także drukarki i zwiększenie funkcjonalności samego routera. Niestety, ale co widzieliśmy w testach, że w zasadzie to, że mamy do czynienia z portem USB 3.0 w jakiś spektakularny sposób nie zwiększa nam prędkości transmisji danych do i z urządzenia. O wiele lepsze efekty otrzymywane są, kiedy podłączamy jakieś dyski czy inne urządzenia na USB 3.0 bezpośrednio do komputera. Tutaj ten potencjał nie jest jeszcze wykorzystany. Co również należy zaliczyć na plus, to aplikacje, które umożliwiają zdalny dostęp do tego urządzenia i nie mamy tutaj w tym momencie pominiętego żadnego praktycznie systemu mobilnego, bo jest i iOS, jest Android, jest również Windows Phone. Sama konfiguracja konta, dostęp do My D-Link nie są skomplikowane, a osoby niezarejestrowane poświęcą niecałą minutę na to, aby mieć dostęp do swojego urządzenia i nie tylko jeżeli znajdujemy się w sieci akurat urządzenia. Równie dobrze możemy być w jakimkolwiek innym zakątku świata, a kontrolować to, co się dzieje z urządzeniem. Jeżeli mamy podłączone dodatkowo na przykład kamerę IP, mamy również dostęp do tutaj obrazu online właśnie z takiej kamery. Ja niestety tego przetestować nie mogłem. Kto wie, może kiedyś takimi kamerami też się zajmę i zobaczymy, jak to wygląda. Sprawa na pewno byłaby ciekawa. Moi drodzy, niestety, ale też minusem tego urządzenia jest cena. Dosyć wysoka, jak na polskie warunki, jak na dzisiejsze standardy, bo takie urządzenia sieciowe oczywiście nie tak zaawansowane. Możemy kupić już od tam niecałych 100 zł. To jest urządzenie bardzo zaawansowane, które zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników, jednak będą oni musieli zapłacić za nie około 600 zł nawet. To niestety, ale czeka nas, jeżeli na 868L się zdecydujemy. Moi drodzy, to jest na tyle w recenzji wideo. Ja zapraszam Was oczywiście również do części tekstowej, do której link znajdziecie w opisie. Klikajcie, bo warto. Tam poza aktualnymi cenami tego urządzenia znajdziecie również zdjęcia, a także screeny i z panelu administracyjnego, a także właśnie z aplikacji My D-Link systemu Windows Phone. To jest na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym.